Ile dni temu pan wyszedł? No, już prawie ponad tydzień czasu. I miał pan uciec? No nie uciekłem, jestem w Polsce i chcę odzyskać pieniądze dla siebie i też dla ludzi przy okazji. Pan często podkreśla dla ludzi, a ludzie mówią, no już tyle czasu pan jest i jeszcze pan nic nie odzyskał dla nas. No tak, ale jestem na wolności piąty dzień roboczy chyba, w związku z czym już mam bardzo dużo wniosków popisanych do sądu. Myślę, że niedługo one zostaną jeszcze przerobione bardziej profesjonalnie i myślę, że zostanie układ Getbacka zmieniony, być może sanację zastosujemy. Staramy się zmienić również zarząd na zarządcę sądowego, tak żeby zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne, żebyśmy mogli odwrócić transakcję wyprowadzenia majątku z Getbacka i po prostu przywrócić aktywa do Getbacka, zacząć je windykować, wypłacić ludziom pieniądze. To bardzo proste jest wszystko. Czy już pan zrozumiał, że po 4 latach rzeczywistość inaczej wygląda? Widzę, że wygląda zupełnie inaczej w wielu warstwach, natomiast też, no cóż, widać, że ta sprawa specjalnie nie interesuje wielu osób, ale to nie zmienia niczego właściwie, no bo po prostu trzeba pieniądze odzyskać, to jest bardzo prosta sytuacja. Czy pan się czuje bezpiecznie? Czuję się bezpiecznie, aczkolwiek widzę, że służby za mną prawdopodobnie chodzą, bo co chwilę ktoś kogoś widzę w pobliżu siebie. No okej, pozdrawiam wszystkich, jestem do dyspozycji wszystkich w tym państwie. Dobrze, ale chyba to jest normalne, że za panem służby chodzą, no. Powiem szczerze, nie wiem, czy normalny jestem niewinnym człowiekiem. No nie, nie, tyle. Jest pan podejrzanym. No to musi się pan zgodzić przynajmniej z jedną kwestią. Jest pan podejrzanym o jedno z największych oszustw. Rozumiem, natomiast ja tych i pieniędzy... ja bym jako dziennikarz byłbym zdziwiony, gdyby za panem nie chodzili. Rozumiem, mam nadzieję tylko, że chodzą również za Abrisem, z osobami tak jak Paweł Gieryński, Jerzy Świrski, Paulina Pietkiewicz, Wojtek Łukawski i inne osoby, które ukradły te pieniądze i za których ja zostałem zrobiony kozłem ofiarnym, tylko dlatego, że oni należą do grupy, która ma układ z prokuraturą, z szefami prokuratury, no od góry. Teraz idzie pan po bandzie, ponieważ nie ma żadnego pan dowodu na to, że ukradli i że mają układ z prokuraturą. Ja nie muszę mieć specjalnych dowodów. 4 lata wiadomo, gdzie są pieniądze i prokurator nic z tym nie robi. Przecież od początku było wiadomo w ogóle, że ta grupa ukradnie pieniądze. To prokuratorki, które chciały zapobiec temu, zostały wyrzucone z pracy. Jakichś dowodów tu trzeba. Każdy człowiek rozumie, że jeśli były pieniądze, zostały ukradzione, prokurator wie, gdzie są. Sami ci prokuratorzy z zespołu mówią, że rozumieją tą sprawę, to skoro nie aresztuje złodziei, nie zabezpiecza pieniędzy, to znaczy, że jest jakiś układ. No, co tu więcej trzeba? Nie uważa pan, że czasami za często nadużywa słowo złodziej, ukradł, nie mając jakby do tego jednak 100% dowodów, przynajmniej prokuratura ich nie widzi. O, nie, tu przepraszam, są 100%, nawet 200% dowody w formie umów, wyprowadzenia majątku za praktycznie zero. Są opinie biegłych, tak więc akurat w tej sprawie absolutnie inaczej niż w innych są dowody i to 200%. Nie ma żadnego przestrzeni niejasności, żadnej szarej strefy. Po prostu ukradziono fizycznie majątek z Getbacka. Czy pan już też dojrzał do takiej samorefleksji, że też popełnił jakieś błędy? Oczywiście, że popełniłem liczne błędy, bo pewnie trzeba było zamiast tylko wierzyć w prokuratorze i chodzić spokojnie do niej w maju, kwietniu, marcu 2018 roku, czy kontaktować się z służbami, trzeba było to nagłaśniać maksymalnie głośno wtedy, publicznie. No, wierzyłem w państwo. No. Wierzyłem, że prokurator zabezpieczy i pomoże nie okraść Getbacka. To niestety się stało. Pozwolili okraść, a następnie nic nie robią, mimo tego, że przecież wiadomo dzisiaj, gdzie te pieniądze są. Przecież to są jakieś żarty, wszystko. Wiadomo, gdzie są te pieniądze, a mimo tego nikt ich nie zabezpiecza. Wiadomo, kto ukradł, a nic się z tym nie dzieje. No. Czy nie uważa pan, że zostanie pan ponownie aresztowany, tak jak już to miało miejsce w przypadku innej osoby? Ja powiem szczerze, być może będę aresztowany, być może nie. Specjalnie mnie to nie przeraża. Po 4 latach powiem szczerze, że nauczyłem się tam funkcjonować. Straciłem bardzo dużo. Nie mam już nic więcej do stracenia, krótko mówiąc, tak jak w 2018 roku. Niespecjalnie mnie to przeraża. Ale pan ma świadomość, że uczestniczył pan, brał udział jako szef firmy, która doprowadziła jednak wielu ludzi
blisko 10 tysięcy i do szkody liczonej w 3 miliardach złotych. Ma pan tego świadomość, czy nie? Szkoda była większa niż 3 miliardy złotych, 8 miliardów, bo 3 miliardy stracili. Ale ma pan świadomość tego, że w jaki sposób pan w tym był? Ja byłem szefem firmy, która została okradziona. To nie ja ją okradłem i nie można powiedzieć, że jeśli ktoś został pobity, to został zamieszany w bójkę. To jest nieprawda, takie sformułowanie. Ja po prostu broniłem tej firmy, ze mnie zrobiono kozła ofiarnego, bo to fajnie, od razu automatycznie ludzie rozumieją, był prezes, to pewnie nakradł, tymczasem ukradł właściciel, a nie prezes. A prezes bronił tej firmy. Czy pan nie uważa, że jest wykorzystywany przez polityków w wojenkach politycznych? Na pewno tak, ale nie dbam specjalnie o to. Jestem biznesmenem, są pieniądze, które zostały wyprowadzone z jednego magazynu do drugiego magazynu. Muszą wrócić tam, skąd zostały ukradzione i to jest wszystko. No. Czy żałuje pan tego, że pękł w areszcie? Żałuję oczywiście tego, że pękłem w areszcie, gdy mnie straszono tym, że aresztują mi matkę, ojca, brata, żonę i wszystkich, a dzieci moje, które są z adopcji, wrócą do domu dziecka. Myślę, że każdy by pękł. Przy czym to pęknięcie nie było aż takie duże, tak, bo nic takiego, żadnej krzywdy nikomu nie zrobiłem. Osoby, które były aresztowane zupełnie z innych słów, nie moich słów. Co według pana się w najbliższym czasie zdarzy? Myślę, że wreszcie prokurator zrozumie, że trzeba przede wszystkim zabezpieczyć aktywa i je zabezpieczy. Jeśli trzeba komuś postawić zarzuty złodziejom, którzy ukradli te pieniądze, no to trzeba po prostu je postawić. Nie palam rządzą zemsty i nie mówię, że wszystkich trzeba aresztować. Natomiast no, jest to zupełnie naturalne, tak? Odsiedziałem za nich 4 lata.